Cześć, ja jestem Lucek, to jest Forza Horizon 3. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Spełniam. Ty, uspokój się mikrofon. Spełniam wolę widza, kupuję Reventona, Lamborghini Reventon. Proszę bardzo, wędruję do mojego garażu. 1 400 000 kosztuje. Ej, moment, możemy go kupić taniej, tak jest. Musimy kupić specjalną umiejętność i przetestujemy gnoja na śniegu. Zobaczymy, jak sobie radzi. Wczytamy sobie jakąś konfigurację, ale najpierw, ja tu mam dużo różnych punktów, w sumie nie byłem tu w sklepie z umiejętnościami od bardzo dawna, mam 351 punktów. Możemy sobie kupić... To jest to. Rabat tylko 5%. Tylko i aż, bo 5% w przypadku takiej sumy to będzie sporo kasy. Ulepszenie w warsztacie darmowe. Cyk. I dobra. I tyle mi chyba wystarczy. Mamy jeszcze jednego Will Spina do wylosowania. Może akurat Reventon dropnie. Czasami takie fajne dropy się zdarzają. Chociaż takie super drogie samochody to bardzo rzadko. A weźmy jeszcze jednego, jeszcze jedno losowanie. Cyk. Może coś się dropnie fajnego. Ojej. O, uff. Była Mazda. MX-5, ona jest świetna. Bardzo dużo osób, również z moich znajomych, mówi, że bardzo im się podoba ten samochód. Dobrze, no to co? Przechodzimy do salonu. Wracamy do Reventuna. I go kupujemy. W sumie samochód tak... Nie jest jakoś specjalnie widoczny na Instagramie, czy na jakichś takich serwisach. Pyk. Wow, co? Nie to. Dobrze, tylko dobrze. Co? No wyprzedaż jest, tak? Wyprzedaż, dasz jest. 5%, dobrze. Zobaczymy, o ile będzie tańszy Reventon, bo mi się teraz wszędzie tutaj wyprzedaż pokazała. Lamborghini... Reventun. Zobaczcie. Niewiele mniej, ale dobra. 1 300 000. O 70 000 mniej zapłacimy za niego. Są tu jakieś projekty innych graczy, zobaczcie. Nie wiem, bo w sumie można coś tutaj sobie zainstalować. No, a wracając do tematu, to... Wow, ten fajnie wygląda. Podoba mi się. Taki śnieżny. Wracając do tematu, to... No tak, ten Reventon jakoś tak... Było Murcielago... Reventon też gdzieś tam był, a później od razu był Aventador, no nie? Jakoś tak nie zapadł mi w pamięci ten Reventon. Wiem, że on jest, wiem, że istnieje, wiem, że ma takie bardziej kanciaste kształty niż Murcielago, że jest kształtem ogólnie podobny do Murcielago, ale jednak to coś innego, no nie? I tak jakoś też nie zapisał się w internecie jako taki bardzo popularny samochód. Tak ja czuję, tak myślę o tym aucie. Natomiast jest bardzo fajny. Co my tu jeszcze mamy? Możemy sobie otworzyć wloty wentylacyjne. Tu mamy silnik, wnętrze, komorę silnikową. Okej, i tu mamy środeczek. Zobaczmy. No, powiem wam, że nie wygląda jakoś rewelacyjnie ten środek. Właśnie, miałem klaksony sobie zmienić. Seryjny, muzyczne, dźwiękowe. Nie, ja chcę posłuchać, sprawdź. Nie odblokowały mi się jakieś super? A tu coś jest. O, syrenę policyjną mam, ekstra. O kurde. Nieźle. Ludzki gwizd. Dobra. I to rzeczywiście na multiku słychać. Wezmę syrenę policyjną. Słychać, jak inny gracz włącza sobie klakson. Ekstra. No dobra, to mam teraz klakson policyjny. Także co, już tunik mamy za sobą. Nie no, jeszcze trzeba ulepszenie jakieś tutaj zobaczyć. Co my możemy tu zmienić? Zobacz, no pewnie niewiele tam. Standardowo, dokładka, spoiler i tyle. Tu chyba jest... Właśnie nie wiem, czy tutaj był wysuwany spoiler? Chyba nie, a może? Szlak, nie pamiętam. Chyba nie, a ciężko mi powiedzieć. Coś tutaj jest niby, ale... To chyba nie jest spoiler. Napęd AWD mamy oczywiście.
Możemy tutaj podwójne doładowanie jakieś zainstalować, ale ja wczytam ulepszenie jakieś popularne innego gracza. Często tak ostatnio robię, dlatego że już nie chce mi się tuningować. Poważnie, lenistwo. Nie, no po prostu mam dużo tych samochodów i tuninguję własnoręcznie jakieś takie, które najbardziej mi się podobają. A te takie, co lecą na masówkę, to tutaj w ogóle jakiś maksymalny tuning. Co lecą na masówkę, to raczej nie. O, klasa S1 Reventon, bardzo fajnie by było go mieć w tej klasie. Zobaczymy, czy jest jakiś bardziej popularny tuning. Wszyscy kupują w S2 te tuningi, a tutaj mamy w S1 coś fajnego. Cyk. No dobra, weźmy ten. Na ślepo biorę i tyle. Instaluję i teraz powinienem mieć te wszystkie części, które tu kupuję za darmo. Tak. Bo mam tą umiejętność, więc nie tracę na to kasy. Też nam się tak wydaje, że to tam 50 tysięcy kredytów, to sobie tam kupimy, to nie jest aż tak dużo kasy i jest... kurczę. Jesteśmy na mapie zimowej. No właśnie, a nie zamontujemy tych opon, jeśli będę miał tą konfigurację tuningową wczytaną, więc muszę mieć opony zimowe, szlak. No nic, muszę sam stuningować. To po prostu zrobimy, tutaj i tak dużo nie można zmienić, zobaczcie, 890, tak do 900, to co my tutaj zrobimy? Tylko oponki sobie zimowe zainstalowałem. I więcej tutaj, niewiele, tak. Jeśli chodzi o zmiany biegów, i tak fajnie. Podejrzewam, że w tym samochodzie biegi się zmieniają, skrzynia biegów, można by ją trochę ulepszyć, ale czy jest sens? Tutaj mamy bardzo fajną sportową skrzynię biegów, myślę, że nie ma sensu. Można troszeczkę moc podkręcić. No i też tutaj zobaczcie, że tej mocy to my niewiele możemy podkręcić tak naprawdę. Trochę, o już mamy S2. Nas interesuje S1, mnie interesuje S1. No i dobra, i właściwie tyle, i mamy samochodzik w klasie S1. Trochę tak nie lubię za bardzo mieć samochodu, którego nie mogę bardziej dostosować, wiecie? Zainstalowałem mu te części w miarę takie, które powinny się spisywać i dawać radę, ale no, wolałbym jednak troszeczkę większy wgląd mieć w jego konfigurację, taką późniejszą. No, te biegi są długie, ja bym je skrócił. Chociaż nie, może nie jest źle, ta jedynka jest bardzo długa. O kurczę, skubaniec bardzo fajnie się drogi trzyma. No i nie ma wysuwanego spoilera. I zdecydowanie taka wersja bardziej mi się podoba. Zobaczymy, jak sobie poradzi na śniegu, bo to miałem sprawdzić, jeszcze Centenario miałem sprawdzić na śniegu, jak sobie poradzi. Jestem ciekawy, to będzie cholera pług. Naprawdę. Powinienem zrobić tą wersję bardziej taką offroadową, tego Reventona. Bo tutaj mamy... Co mamy? Wyścig po szlaku. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Drifting. No nie wiem. Nie wiem, jak to będzie. Drifting tym samochodem to może być trudne zadanie. No zobaczcie, mamy tutaj nawet LEDowe przednie lampy. Ho, ho, ho. Ciekawe, nawet nie wiedziałem, że w Reventonie takie są. Może to jest jakaś najnowsza wersja, chociaż to jest wersja z 2008 roku, jak widzieliśmy podczas kupowania. Dobrze, i lecimy. W sumie tak się ostatnio zastanawiałem. Ten Aventador tak się przewija w tych wszystkich internetach, na YouTube'owych filmikach. Jest taki popularny w internecie i tak się trochę wszystkim przejadł. Ale jakby nie patrzeć, jest to już dość stary samochód, no nie? No gdybym się tu ścigał z rajdówkami, to mogłoby być ciężko. Myślę, że że specjalnie nie muszę się przejmować tutaj z prawą driftowania, bo samo się driftuje, jak widzicie. No tak się gra na śniegu. Ja teraz sporo grałem na tej podstawowej mapce z ludzkami właśnie,
i wbijając tutaj na śnieg, no to masz wrażenie, jakbyś był królem driftu. Zobaczcie, ile XP dostałem za to driftowanie tutaj. Okej. Gonimy LFA, Lexusa. Chodź tu, panie Lexusie, LFA. Tak jest! Gnoimy ich, oczywiście, że tak. Tutaj jest LFA, ale fajnie zrobiony, podoba mi się. No dobrze. Ten odcinek jest dedykowany dla jednego widza, o niku Reventon, który już od dawna mnie męczy, żebym tego Reventona stuningował. Były inne samochody, które miałem i cały czas inny odcinek z innym samochodem. No i tak mi głupio mi było ciągle odpisywać w komentarzu, no sorry, bo następnym razem. I w końcu jestem Reventon. Chociaż no, szkoda trochę, że niewiele można z nim zrobić, ale z drugiej strony to dobrze. Czy chcielibyśmy, aby w Undergroundzie, na przykład Need for Speedzie, był taki stuningowany Reventon, jakieś tam, wiecie, inne spoilery, jakieś poszerzenia maksymalne. Chociaż na przykład w przypadku Ferrarki tutaj w Forzie możemy sobie zrobić wersję Rocket Bunny i ona wygląda całkiem fajnie, ta Ferrarka. Kurczę, nie dogonię galardziecha cholernego. Patrzcie go. Nie, to nie galardo. LFA, co tu tyle tych LFA było? Ciężko jest, powiem wam, ale tutaj poszło mi głównie słabo, bo no słabo pojechałem, tam wiele było takich momentów, gdzie mogłem zdecydowanie lepiej polecieć, ale też chciałem ukończyć to wyzwanie. Ciekawe, ile dostanę za umiejętności. Czysta jazda, tylko 850? A, bo tu miałem drifting albo drifting na hamulcu. No dobrze. No nie udało się tutaj. A, mówiliście, żebym robił te listy życzeń, z tym, że ja zawsze jednym samochodem staram się jeździć na odcinku. Tu mamy jakieś okrążenia. Ja specjalnie okrążeń nie lubię jeździć. Tu mamy podjazd, tu dwie gwiazdki zdobyłem, więc wygrałem. Ale... Ej, tu mamy fajne okrążenia. Te okrążenia możemy polecić, bo tam są takie... Takie prostsze zakręty. Spróbujemy podjechać Reventonem pod góry. Daj radę, skubaniec. No na pewno 4 koła, tak? Chociaż tu jeszcze nie jest tak super stromo. No kurczę, powiem wam, że po śniegu jedzie się jak po normalnym. Na asfalcie prawie, że. Skubaniec dobry jest. Nie no, powiem wam, że mimo, że go słabo ulepszyłem, to fajnie się nim jeździ. 200 tysięcy punktów umiejętności? No dobra, ale tu mamy okrążenia, więc co powinienem robić? Przede wszystkim wysuńmy się na prowadzenie. Zdobędę sobie sporą przewagę i wtedy pogadamy. Zauważyłem też, że punkty umiejętności łatwo zdobywa się samochody, które są zrobione na maksa. Na przykład mają bardzo dużo mocy i słabą trakcję. Ej, ale fajnie ten kokpit wyglądał. Kurczę, jak tutaj się kamera... A, jest. No nie, zobaczcie. Przeciążenia mamy pokazane. Kurde, ale w ogóle jaki kosmos. Widzicie to? Ha, nieźle. Dobra, zmieniam kamerę na to. O, możemy na tej trochę pojeździć. Już nie pojeździmy. Nie, bo na tej mi jest najwygodniej, no. Najwięcej widzę, co się z samochodem dzieje, tak? Zawsze w każdej grze wyścigowej właśnie na tej kamerze gram. O. Dobrze. No i kurczę, niepotrzebnie driftuję. Najpierw wyprzedzamy, potem driftujemy. Okej, możemy się tak umówić? Nie możemy. Ej, ten samochód jest za dobry, on się za dobrze trzyma drogi. On jest do ścigania się, a nie. Jak mam 200 tysięcy punktów umiejętności tu zdobyć? Wow. O kurde, nie poszło.
No dobra, dobra, już postaram się. To jest uzależniające to driftowanie na tym śniegu, naprawdę. Czuję się jak taki młody Sebiks podczas tego driftowania, wiecie? Naprawdę. Podczas jazdy po tym śniegu. No ale dobra, trzeba się skupić na wygraniu wyścigu. To też jest dosyć... A, już myślałem, że to koniec jest, a to samo krążenie. Dobrze. Takie nagle zdziwko, że to już końcówka. Ale kurczę, dobrze jeżdżą. Ja jechałem tą Acuro NSX, wcale mnie nie zachwycała. Pominąłem? Lepiej cofnę. Wcale mnie ta Acura nie zachwycała, w ogóle jakoś tak... Stuningowałem ją w miarę dobrze. I jakoś nie dawałem nią rady jeździć. Słabe przyspieszenie miała coś. Może za słabo, nie wiem, jakiś czas temu ją robiłem. Ona jest z DLC. Właśnie, będzie trzeba sobie sprawdzić nowe DLC, bo ja jeszcze nie patrzyłem na ten miesiąc. Są nowe samochody. Chyba jest BMW i8 czy coś takiego. Dobrze, że nie i7 jak mój procesor. No, ale dobre Audi. Audi też fajnie wygląda, co? Z tyłu te światełka. Podoba mi się Audi Avant z 11 chyba roku. Z takimi LEDowymi światełkami z tyłu. Świetne, świetne. Audi, bardzo bym chciał mieć. Ale wiecie, co mi się najbardziej podoba z takich samochodów seryjnych, ostatnio produkowanych? Najnowsze Volvo V70. Widzieliście to cacko? W końcu Volvo nie wstawia kwadratowych dup. Masakra. Te kwadratowe dupy tak mnie denerwowały, ale widziałem to Volvo na żywo, z bliska, dotykałem i w ogóle. Coś wspaniałego, takie wielkie to jest, wielka maska, coś co ja uwielbiam w autach. I to jest takie auto, ja wiem, luksusowo-rodzinne, można by powiedzieć. A tam mamy silnik chyba dwulitrowy. Zależy, różnych pojemności tam chyba nie ma, jakichś tam V6 czy jakichś takich... większych, bardziej zaawansowanych, mocniejszych silników, tylko dwulitrowce, ale auto jest nieziemskie. Nieziemsko wygląda, strasznie mi się podoba. Musicie sobie zobaczyć koniecznie. Teraz stopujecie filmik i patrzycie na Google grafika, wpisujecie Volvo V70 2017 albo 2016 rocznik. Właśnie to chyba 2000... Nie, premiera była 2016 rocznika, jak byłem na Poznaniu na targach motoryzacyjnych. To właśnie widziałem pierwszy raz tamto Volvo, z tym, że z daleka, bo to była premiera. A ostatnio widziałem w centrum handlowym to Volvo z bliska. Niesamowite wrażenie robi ten samochód, mówię wam. Oj, źle pojechałem. Myślałem, że tu będzie skręt od razu w lewo, a jest trochę dalej. Okej. Okay. Patrzcie, jak on skręt. Co on robi? To niemożliwe, że on tak tu jeździ po tym śniegu. Cholera, ile mamy tu okrążeń? Jak ty jeździsz, człowieku? Obudź się! Co za głupie boty. Patrzcie, no. No dobra, tu trochę lepiej zakręt wziął. Co? Jak on tak robi? Jest 2017, obudź się! To chyba będzie koniec. No i dupa, i znowu drugie miejsce. What the fuck? No kurde, ja mówię wam, te boty są za dobre. Z ludzkami jak grałem, było mi lepiej wygrywać niż tu. No te boty są naprawdę jakieś przesadzone, dajcie spokój. A ludzki dobre są, to nie jest tak, że... Ja nawet lepszy czas okrążenia od niego miałem. Cholera. To jest hańba dla Reventona. Powinien dużo lepiej sobie radzić w moich rękach. To jest dobre auto. Czysta jazda, 1300. Umiejętności. Nawet nie wiem, ile tych punktów umiejętności zdobyłem. Ponieważ ukończyłem w ogóle wyścig, drugie miejsce nie liczy się w ogóle, że tam osiągnąłeś jakiś wynik, tylko masz drugie miejsce, więc przegrałeś. Sorry. Nie masz czego tu szukać. Co by tu jeszcze pojechać? Tu mamy zjazd, tu mam dwie gwiazdki. O, jedziemy na to. Tu muszę wygrać, nie ma opcji. Chyba, że będę musiał skosić po drodze jakieś bałwanki. Trudne są te wyzwania, no. Najgorsze jest to, że się tym wszystkim przejmujesz. Mówisz sobie, a kurczę, chcę zrobić to wyzwanie, żeby mieć te trzy gwiazdki. A tutaj okazuje się, że nawet nie wygrywasz i zdobywasz jedną. Szlak.
Patrzcie, skubaniec sobie radzi. Naprawdę pod stromą górę potrafi podjechać. Jestem w szoku. Nie wiem, czy to ten Reventon, czy ja. obraził się Reventon. Tak, masz rację. To jest Reventon. To Reventon. Nie Lucek. Dobrze, co mamy? 160 tysięcy punktów umiejętności. A czemu nie mogę tym moim autem jechać? No właśnie. Chcę moim jechać. Nie zdobędę tutaj tyle punktów. Nie ma opcji. Ale teraz za wszelką cenę musimy wygrać, nie? Wygrana musi być teraz Reventonem. Jak najbardziej. Także gaz do dechy i skupiamy się na tym, żeby jechać czysto. O kurde, z czym ja się tu ścigam? Patrzcie, mam szansę wygrać w końcu. Jaki świat. I BM-ki, tak, tak, BMW, już to widzę, jak ty zdobywasz tutaj pierwsze miejsce na śniegu. Aha, to jest przełajówka. Nie, może nie będzie tak źle. Na razie sports van. Transit. Okej. Okay. Czy... ja mam chyba zawieszenie sportowe. Mogę mieć trochę twardo. I lód. Lód czy woda? Woda. Ciepłe bajorko. Ou. Dobrze, że złapałem przyczepność, bo bym poleciał na barierki. Okej, okay, i driftik. Dobrze, poszło. Pierwsza pozycja jak na razie. Ale czy uda się 160 tysięcy punktów zdobyć? O, nie wiem. Chociaż trochę skakania tutaj jest. To nie wiem, czy... nie wiem, czy Leventon się do tego skakania nadaje. Bo on się, kurde, może odbić w każdej chwili. Aaaa! Kurczę, jak się tu wyprostować? Szlak wyprzedziła mnie Audica. Uciekaj! Okej. No ja z nimi tu na prędkość mogę wygrać, widzę, ale... Leventon to nie jest samochód na przełajówki. I cholera, chyba skasowałem sobie wszystkie punkty umiejętności przez to, że uderzyłem w tą Audicę. Ale olać to! Co mieliśmy zrobić? Mieliśmy wygrać w tym wyścigu. I wygrywamy, moi drodzy, do ataku! Reventon full prędkość i mamy skok. Cyk! Widzieliście, jak wylądował? Kurde! Elegancko. Mamy lód. Ja się tam będę przejmował jakimś lodem, jak ja mam napęd na 4 koła. Jeszcze w takiej torpedzie. Okej, okay. I... driftem. Wow! To było grube, już myślałem, że polecę na dach. Ale się udało. Dobra, gotowe. No i zobaczymy, będą 3 gwiazdy? Wątpię. A w jednym momencie się uderzyłem o Audicę i skasowałem jakieś tam punkty. Zrobimy sobie jeszcze fajne zdjątko Reventona na koniec. I... ta, 160 tysięcy, zobaczymy. No nie, Lucek, sorry, ale byłeś za słaby. No dobra, o, mamy fajną pogodę do zdjęcia. Gdzie by się tu ustawić? Najlepiej się robi w górze tam zdjątka, ale może tutaj też uda się coś fajnego strzelić. O, tutaj się powinno udać. Takie tułeś? W sumie pod tym kątem jeszcze nie robiłem zdjęć samochodom, ale Venton ma bardzo fajny tyłek, tylko weźmiemy sobie... o, w ten sposób. Może... trochę wyżej... o, już prawie to mam. No tyłek Reventona jest charakterystyczny, co? Nie da się go pomylić z innym samochodem.
Więc myślę, że jak tak zrobię zdjęcie, to będzie ok. A pod tym kątem jeszcze nie robiłem. Ok. I mamy zdjątko. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się. Na razie. Pa, pa.